Cześć Wam, witajcie na moim kanale, tutaj Józek, SQ9 JetX. W dzisiejszym odcinku powiem Ci, w jaki sposób nie zostać krótkofalowcem. Nie jest przejęzyczenie, nie zostać krótkofalowcem. Czyli jeżeli unikniesz tych trzech rzeczy, to Ci bardzo mocno pomoże w tym, żeby zostać krótkofalowcem. To jest pierwszy odcinek, gdzie nie występuję sam, będzie ze mną Gruber. Będzie potrzebny w pewnym momencie, więc siedź tu Gruber i czekaj. Nie będę nawijał już więcej. Zaczynamy. Zasada numer 1. Nie zwracaj uwagi na sprzęt. Sprzęt jest tak naprawdę, oczywiście jest istotny, bo bez sprzętu nic nie podziałasz. Natomiast jak wejdziemy na jakieś forum krótkofalarskie, czy to będzie na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, no to zazwyczaj krótkofalowcy jeden przez drugiego się prześcigują, kto ma lepszy sprzęt, i pokazują tam półki uginające się pod ciężarem sprzętu. Jedni mają sprzęty za kilka tysięcy, inni mają za kilkadziesiąt tysięcy. Jedni mają anteny kierunkowe, inni mają jakieś tam anteny drutowe, normalne. To nie o to chodzi przecież. Nie o to chodzi, żeby się przed kolegami. To jest tak samo jak z samochodami, bo bardzo często ludzie jeden przez drugiego chwalą się samochodami. Ten ma takie felgi, a ten ma BMW z takimi parapetami. No i co z tego? No i co z tego, jak każdy może jeździć 50 na godzinę? Oczywiście nie wszyscy to robią, nie? Tak samo i krótkofalowcy, nie wszyscy używają przepisowych mocy. Ja nawet na pasmach czasami słyszałem ludzi, którzy sami się chwalili, że on nadaje teraz mocą 800 W na przykład. No więc sprzęt nie jest tak naprawdę aż tak bardzo istotny. Więc zanim naoglądasz się tych różnych zdjęć, tego sprzętu, nasłuchasz się na pasmach, jakie to ludzie mają super sprzęty, i tak naprawdę nieważny jest ten sprzęt, jest nieważny. Ważne jest to, jak go będziesz używać. No więc nie musisz być super krótkofalowcem, big gunem z jakimś wzmacniaczem czy kilowatowym i anteną kierunkową na dachu, po to, żeby po prostu robić łączności. Każdy z nas jest krótkofalowcem dla samego siebie, więc nie skupiaj się na sprzęcie. Wystarczy Ci radio za 2000. Można takie radio kupić, na przykład jakieś chińskie radio można kupić za 2000 już. Oczywiście to zazwyczaj odbiega parametrami od takich markowych sprzętów, ale na początek Ci wystarczy. Można samemu nawet coś zrobić. Nie? Można kupić też sprzęt używany. Z używanym sprzętem jest o tyle problem, że no tu się trochę ryzykuje, nie? Bo czasami można kupić sprzęt, który nie miał lekko w życiu. Szczególnie teraz w czasach, kiedy ludzie używają cyfrowych emisji i tam taki nadajnik można przecież pałować. Tak się mówi, nie? Na przykład na emisjach cyfrowych przez dłuższy czas nadając mocą, pełną mocą, można ukatrupić nawet końcówkę mocy. No więc tu jest pewne ryzyko. Natomiast nie skupiaj się na sprzęcie. Sprzęt jest tak naprawdę sprawą drugorzędną. Musisz być najpierw krótkofalowcem, a potem dopiero będziesz mieć sprzęt, nie? Możesz się rozwijać wtedy. Jeżeli na przykład stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie, to możesz go sprzedać i masz spokój. Na pewno sprzęt za 50 tysięcy jest trudniej sprzedać niż sprzęt za 2000. No więc sprzęt nie jest ważny. Problem numer 2. Musisz mieć mentora. Dobrze jest mieć mentora. Mentor to jest taka osoba, która cię przeprowadzi przez takie trudne chwile. Dochodzisz, rozwijasz się samodzielnie i dochodzisz do pewnego etapu, gdzie nie wiesz, co zrobić na przykład. I wtedy ten mentor ci może pomóc zrobić następny krok. Jeszcze najlepiej, gdyby to potrafił zrobić w odpowiednim kierunku, to już w ogóle jest super. No więc mentor się przydaje. Mentor to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Zresztą w życiu zawsze tak jest, że jak masz mentora, to się szybciej rozwijasz. Czy to będzie nauczyciel, czy to będzie mama, tata, czy krótkofalowiec, który tam ci pomaga. To jest ważne. No więc mentor się przydaje. Gruber właśnie siedzi tutaj dlatego, bo chciałem wam opowiedzieć fajną historię. Znaczy fajną, ona właśnie jest przykra. Zapisałem się kiedyś do takiej organizacji krótkofalarskiej. Chodziłem na te spotkania. No i tam właśnie przychodziłem. To była taka tak naprawdę klika starszych krótkofalowców, którzy... To było 20 lat temu, więc wtedy trochę było inaczej. Jak ktoś miał znak SQ, to od razu był jakiś młokos. Nie wiadomo, co to on w ogóle się zna. W ogóle. A poza tym wtedy wydawano licencje klasy pierwszej i klasy drugiej, chyba kategorii pierwszej i kategorii drugiej. Pokażę wam tą licencję na końcu tego filmu.
Mogłem nadawać mocą 15 watów w pasmach 70 cm i 2 metry i chyba 50 MHz. Nie pamiętam już. Nie pamiętam tak naprawdę. Nie jest to teraz takie istotne. Znaczy trochę jest istotne, bo byłem jakby już innej kaście ogólnie, bo w ogóle nie? Nie mogłem używać fal krótkich. No i jak tam chodziłem do tego klubu, no to siadałem sobie tam, słuchałem, co oni mówią, ale oni się tak zbytnio mną nie interesowali w ogóle, tak naprawdę. Nie było to dla nich. No, tam siedziałem, coś tam, słuchałem, co mówią, ale byłem takim przeźroczysty, powiedziałbym. No, kiedyś tam ktoś zaczął ze mną rozmawiać w końcu, no i popytali mnie tam, ale oczywiście zapisałem się do tego klubu i płaciłem składki, wszystko było tak, jak trzeba. No i czy miałeś doświadczenie z radiem? Ja mówię, że tak, miałem doświadczenie z radiem, miałem kiedyś CB radio i wtedy właśnie było, piesek jest mi potrzebny. Ojej, to straszne, to straszne. On miał CB radio, on miał CB radio, słyszeliście? On miał CB radio, on miał CB radio, no właśnie. Tam też była taka głupia sytuacja, jak wchodziłem do tego pomieszczenia, gdzie był QSL manager i on tam rozdzielał te karty QSL pomiędzy tymi przegródkami. Wszyscy krótkofalowcy mieli swoje przegródki, wszyscy ze znakami SP mieli swoje przegródki, a ja nie miałem. Zresztą wszyscy krótkofalowcy ze znakiem SQ nie mieli. Byli upchnięci w jedną taką przegródkę tam, a tam. Więc oni wszyscy sobie przychodzili, wyciągali sobie swoje karty, a ja musiałem wyciągać te SQ i tam szukać swoich, bo byłem w innej kaście w ogóle, no i dlatego. No więc co zrobiłem? Wypisałem się stamtąd. To była najlepsza decyzja w moim życiu, jeśli chodzi o krótkofalarstwo. Wypisałem się od nich i zacząłem sobie żyć własnym życiem i przestałem się tym w ogóle przejmować, co oni są. Oni o mnie myślą. No i tak to właśnie jest. Jak trafisz na złego mentora, to tak się to kończy. Zamiast wziąć takiego młodego człowieka, posadzić przy radiu i zobaczyć, co on potrafi zrobić, czy on potrafi kręcić tą gałką, czy on ma słuch na to, do tego hobby, czy on potrafi wyłuskać z tych takich sygnałów gdzieś tam z zaświatów informacje. To nie, to tam nieważne. No więc unikaj takich ludzi. Unikaj ludzi, którzy po prostu będą ci niszczyć życie. Czasami trzeba działać samemu i tak to już jest. Na pasmach amatorskich też czasami się spotyka takich krótkofalowców, którzy tylko mają jakieś equalizery tam. Ty masz za mało tonów, ty masz za dużo. Co to w ogóle ma być? Spotkałem się kiedyś z taką sytuacją, że krótkofalowiec powiedział mi, że po prostu on ze mną nie będzie rozmawiał, bo mógłbym przyłożyć trochę mocy, a nie takie jakieś tam zaświatów, sygnały. No ale ja byłem stacją QRP. Nie mogłem przyłożyć więcej niż 5 watów. A on miał chyba gumowe ucho i nie słyszał. No więc tak to niestety wygląda. Nie przejmuj się tym. Nie przejmuj się. Wyjdź z pokoju, w którym są to krzyci ludzie. Po prostu nie przejmuj się nimi. Ostatnia rzecz, która może odwieść cię od tego, żeby zostać krótkofalowcem, czyli ta trzecia sprawa, to po prostu zwlekanie. Zwlekanie i dążenie do perfekcji. Fryderyk Karzełek mówi, że lepiej z błędem zacząć, niż perfekcyjnie zwlekać. No właśnie. Więc po prostu musisz iść na ten egzamin. Żeby zostać krótkofalowcem, musisz zdać egzamin państwowy. Musisz pójść do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, siąść, napisać egzamin, zdać tam część ustną i koniec. I albo go zdasz, albo nie. Ale nie będzie miało tam to znaczenia, czy go zdasz na piątkę z plusem, czy zdasz go na trójkę, nie? Tam jest taka zero-jedynkowa tylko. Jest ilość punktów, którą musisz zdobyć, żeby po prostu stać się krótkofalowcem. Żeby dostać pozwolenie radiowe i tyle. Więc nie przejmuj się tym. Jeżeli dostaniesz jakąś tam mniejszą ilość punktów niż maksymalna, to się nic nie stanie, bo i tak nikt o tym się nie dowie tak naprawdę. Nie przejmuj się tym. Nie ma to żadnego znaczenia. Formę doszlifujesz później, słuchając sobie, kręcąc gałką, słuchając sobie krótkofalowców. Doszlifujesz ją i staniesz się jeszcze lepszy. Nie przejmuj się tym, że nie zdasz za pierwszym razem. Gdzieś tam właśnie w komentarzach też widziałem, że ktoś nie zdał za pierwszym razem, bo go gdzieś tam popełnił jakiś błąd. No ale takie błędy czasami tak to jest, że człowiek się uczy na błędach. No. Nic na to nie poradzimy. Bądź krótkofalowcem dla siebie, a nie dla innych. Idź na egzamin, zdaj go. No i używaj tych częstotliwości. Bądź krótkofalowcem po prostu. Cieszę się, że dobrałeś do końca tego filmu.
tu na ekranie zobacz moje pozwolenie radiowe, moje pierwsze pozwolenie radiowe, które uzyskałem w 2004 roku. Ono już jest nieważne, więc mogę wam je pokazać. Zresztą mogę wam pokazać też ważne pozwolenie, ponieważ to przecież jest pozwolenie, dokument państwowy, który tak naprawdę definiuje to, skąd nadaję, kim jestem, jak mam na nazwisko, imię. To nie są żadne tajne rzeczy. O, tu jest taka nietajna rzecz, no zobaczcie, kiedy się urodziłem. Możemy zrobić taki tutaj, takie doświadczenie. Wpiszcie się na dole, jeżeli ktoś się urodził tego samego dnia, co ja. Dzień, miesiąc, rok. Zobaczymy, ile nas jest osób wśród takiej liczby subskrybentów. Sam jestem ciekaw, czy ktoś się urodził w tym samym dniu, co ja. Wpisujcie się tam na dole, zobaczymy, ile nas jest. Imię, nazwisko, data urodzenia, adres. Tu zamazałem akurat adres, bo to jest adres moich rodziców obecnie. Natomiast znak wywoławczy. Oczywiście tam wszystkie przepisy są podane na tym pozwoleniu radiowym. Powiedziane jest, od kiedy do kiedy jest to pozwolenie ważne. W międzyczasie jeszcze miałem chyba ze 3 pozwolenia, ponieważ potem się zmieniły przepisy. Pozwolono nam w końcu nadawać we wszystkich zakresach częstotliwości. Zwiększono moc do 150 W. Chyba 150 W, tak, a teraz już obecnie wydawane są pozwolenia do 500 W. Ale tak naprawdę ta moc też nie ma takiego znaczenia, ponieważ żeby nadawać mocą 500 W, to trzeba się naprawdę postarać. To nie jest tak już. Tam się pojawiają różne dziwne problemy. Tam się pojawiają problemy, że topią się kable na przykład. Moc WC, o takich, taka wielka moc WC, to już jest wyzwanie, to nie jest takie proste. A dobra, to może jest temat na inne, w ogóle na inny film. Dzięki bardzo za to, że spędziliśmy miło czas. Życzę wam miłego dnia. Do zobaczenia. 73. Żegna się SQ9 i OCTX. Cześć wam. Idźcie na egzamin.